Idol powraca na antenę. Mnie ciekawi, czym się różni Maciej Rock tamten, z tamtych edycji, od tego, który jest w tej piątej? Tamten był młodszy trochę, wiesz? I w związku z tym, oprócz tego, że młodszy, to i głupszy pewnie trochę i mniej świadomy wielu rzeczy, no i chyba tylko tyle. No. Jako prowadzący? Jakoś inaczej podchodzisz do tego właśnie teraz? Nie wiem, jak to się robi, wtedy nie miałem bladego pojęcia, co to jest kamera i jak się przed taką kamerą zachować. Program Idol to był w ogóle mój debiut przed jakąkolwiek kamerą. Wiesz, dzisiaj wszyscy macie komórki, wszyscy mamy komórki, tak? Mamy komórki, w każdej komórce jest kamera, filmiki, snapy i tak dalej, to wszystko się nagrywa od wielu lat, więc trudno sobie wyobrazić, że całkiem niedawno temu, a było to kilkanaście lat temu, w telefonach nie było kamery, tylko był aparat czasami fotograficzny, tak jest, nie było kamery, w związku z tym to, że się, wiesz, że się człowiek widzi na obrazku ruchomym jakimś, to była duża rzadkość. Ja nie stałem przed kamerą, przed programem Idol w żadnej sytuacji, ani na chrzcinach, ani na weselach, ani na niczym innym. Po prostu pierwszy raz w życiu na castingu, na prowadzącego Idola, bo ja też wziąłem udział w castingu, stanąłem przed kamerą i powiedzieli, no to zrób coś teraz. I ja coś tam zrobiłem, co im się spodobało i dlaczego wybrano właśnie mnie spośród tylu ludzi, nie mam pojęcia. No, czym wyróżniłeś się właśnie na tym castingu? Nie mam pojęcia, skąd mam wiedzieć, to trzeba by pytać tych, którzy podejmowali wtedy decyzję, wiesz, bo moimi kontrkandydatami byli, wiesz, jesteś tam już uznani, znani czasem aktorzy, dziennikarze, natomiast wybrano właśnie mnie. Dlaczego? Nie mam pojęcia, nie dopytywałem, fajnie, że mnie wybrali i bardzo się cieszę, że dzisiaj już z zupełnie innej perspektywy mogę robić program, który po prostu kocham. To kogo pokonałeś w tym castingu, pamiętasz? Nie pamiętam, a nawet jakbym pamiętał, to już nieważne, bo to było tak dawno temu, że nie, ale gdzieś pewnie jest jakaś taka lista, ktoś tam ma z produkcji, bo duża część produkcji idolowej sprzed 15 lat jest tutaj dzisiaj z nami. W ogóle wiele osób, jak usłyszało, że jest program Idol, to porzuciło swoje dotychczasowe zajęcia i przybyło na pokład, jakby na wezwanie, proszę Ciebie. Idol powraca, to i my powracamy, więc mamy tutaj, no tak ćwierć ekipy to jest ta sama ekipa. No. Czy pani Nina Terentjew coś Ci przekazywała przed tymi pierwszymi precastingami, bo tam się pojawiałeś? Jakieś wskazówki, czy coś masz teraz być inny trochę? Wiesz co, to jest tak, że mamy dużo spotkań. Przed Idolem mieliśmy spotkania i z panią dyrektor, i z reżyserem, i z, wiesz, z producentami. Wszyscy razem właściwie zastanawialiśmy się, jaki kształt nadać temu programowi. Natomiast to jest program typu talent show. Przychodzą do nas ludzie z ulicy. I to nie jest tak, że da się go jakoś specjalnie, wiesz, wyreżyserować, nie wiem, ludzi, ich zachowanie, ich reakcje. Tego się nie da zrobić, więc bazujemy na bardzo fajnych uczestnikach, naprawdę bardzo fajnych uczestnikach, świadomych uczestnikach, uczestnikach potrafiących śpiewać, uczestnikach, którzy wiedzą, czego chcą. Przez ostatnie lata program muzyczny prowadziłeś w duecie z Pauliną Sykut-Jerzyną. Czy nie brakuje Ci jej teraz trochę w Idolu? Wiesz co, teraz ten program ma trochę inną konstrukcję, program Idol. W Must Be The Music od razu mieliśmy dużą scenę. Na dzień dobry. Pierwszy odcinek zaczynał się od sceny, publiczności i tak dalej, i tak dalej. Tutaj w Idolu jest inaczej. Na scenę uczestnicy muszą sobie zasłużyć, przechodząc przez kolejne etapy programu. Więc na początku, kiedy mamy casting, to i tak byśmy byli z Pauliną pewnie osobno. Natomiast podczas koncertów na żywo z pewnością będzie mi brakować Pauliny, ale ona w tym czasie będzie miała zupełnie inne programy na żywo, tak jest, w studiu obok, więc myślę, że parę razy się spotkamy.